Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach to placówka, która w obszarze jakości kształcenia uczniów od wielu lat dąży do coraz wyższego poziomu. Jednym z przykładów tych działań jest podpisane 17 października porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, będącej najlepszą tego typu uczelnią w Polsce. Partnerstwu obu szkół patronuje zarządzający dawnym medykiem Samorząd Województwa Małopolskiego. To porozumienie, ta współpraca jest wielką szansą na rozwój. Żyjemy w takich czasach, że nikt samodzielnie nie jest w stanie dobrze istnieć na jakimś rynku, w tym przypadku rynku edukacyjnym. W sposób naturalny profil szkoły myślenickiej łączy się z profilem szkoły Suchej Beskidzkiej. To jest niemalże ta sama branża, z tym, że na dwóch różnych poziomach. Więc po pierwsze chodzi tutaj o wymianę taką merytoryczną wiedzy, kadr nauczycielskich, wzajemne przekazywanie tej wiedzy technologicznej, dokształcanie, prowadzenie kursów, ale to, na co zwracamy uwagę, zależy nam również na tym, ażeby stworzyć ścieżkę kariery zawodowej dla absolwentów szkoły z Myślenic, tak ażeby przynajmniej jakaś znacząca część miała zapewnioną ścieżkę kariery zawodowej. Przy zapewnieniu jednocześnie przez obydwie placówki dobrego poziomu praktyk zawodowych kraju i za granicą, to naprawdę takie połączenie może być dobrym rozwiązaniem dla młodego człowieka. No, byliśmy takim promotorem nawiązania kontaktu pomiędzy obydwoma jednostkami. Moja dzisiejsza obecność też w jakiś sposób o tym świadczy. Zależy nam na budowaniu prestiżu, na budowaniu marki. Szkoła, z którą podpisaliśmy dzisiaj porozumienie, to szkoła, która w zeszłym roku uzyskała tytuł najlepszej szkoły turystycznej w Polsce i stąd nasze wspólne działania. Myślę, że korzyści powinny być obustronne, zarówno dla nas, możliwość korzystania z bazy dydaktycznej, z doświadczenia wykładowców, wspólne projekty, wspólne ewentualnie praktyki studentów i naszej młodzieży, ale oczywiście i druga strona widzi tutaj perspektywę naboru naszych absolwentów, którzy nie będą kończyć tylko naukę na poziomie szkoły średniej, ale na pewno mają aspiracje ukończenia studiów wyższych, a uczelnia w Suchej daje takie możliwości. Chcielibyśmy bardzo poważnie zbudować takie centrum kompetencji w Małopolsce wspólnie ze Szkołą Gościnności. Mam nadzieję, że w tym obszarze turystyki mamy sporo do powiedzenia jako uczelnia, która w tym roku otrzymała pierwsze miejsce wśród uczelni publicznych w dziedzinie turystyki, przygotowaniu absolwentów na rynek pracy jako najlepiej przygotowująca uczelnia. I mamy taki poważny zamiar, żeby ze Szkołą Gościnności stworzyć centrum kompetencji na poziomie i szkoły średniej, i szkoły wyższej. Łączyć to i budować centrum, europejskie centrum w Europie Środkowo-Wschodniej. Mamy określony obszar umowy. Według tego obszaru umowy będziemy konkretne działania w ciągu roku planować. Jesteśmy już umówieni z panem profesorem Sondelem, który przeprowadzi wykład dla naszej młodzieży na temat historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolejnym wykładowcą, który jeszcze w tym roku kalendarzowym zagości tutaj w naszej szkole, to będzie dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, czyli to są początki. Natomiast bardziej konkretna współpraca to, myślę, wspólne projekty unijne, o które będziemy wspólnie aplikować z uczelnią. Jesteśmy też przygotowani do prowadzenia warsztatów i szkoleń, konferencji takiej dla dyrektorów z tego terenu, ale również z całej Małopolski, jeśli chodzi o prowadzenie promocji. Chcielibyśmy, aby absolwenci tej szkoły średniej byli w przyszłości również naszymi studentami, bo jeśli budować coś, to budować z poziomu już co najmniej średniego, nawet gimnazjalnego, do poziomu wyższego. Wtedy, myślę, możemy wypuszczać na rynek bardzo dobrze przygotowanych absolwentów, którzy świetnie sobie poradzą na tym europejskim, bardzo wymagającym zresztą już rynku pracy.